Mirosław Gruszczyński, aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie, jest artystą, który się rozwija. Jest to pewna, niepewna, ale bardzo wielka satysfakcja dla krytyka, nawet jeśli świadom jest tego, iż kiedyś w ocenie tego aktora się mylił. Ja myślę, że nie jest to wcale odosobnione zjawisko. Ten sceptycyzm, z jakim często witamy młodych aktorów, którzy pojawiają się na scenie i już w sposób oryginalny, choć może nie całkowicie konsekwentny, proponują nam swoje środki wyrazu. Jan Świderski cytuje do dzisiaj opowieść o tym, jak to w jego młodości aktorskiej krytyk odmówił mu talentu i przepowiedział, że nie ma przyszłości scenicznej. Dziś wiemy, że Jan Świderski jest jednym z najwybitniejszych naszych aktorów, a zwłaszcza jest mistrzem warsztatu aktorskiego. Podobną przygodę przeżył Gruszczyński, kiedy 10 lat temu bodaj, oglądając go w Cydzie, inscenizowanym w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, przepowiedziałem mu niewielką przyszłość w teatrze, niewielką dla teatru przydatność. Po latach, 6, 7, 8 latach, widzę go ponownie i stwierdzam, że jest to artysta, który pracował nad sobą, który rozwinął i te elementy swojego warsztatu i te cechy swojej osobowości, które może w surowym stanie były rażące.